1945 roku sprzymierzone siły Zachodu i Związku Radzieckiego ostatecznie pokonały III Rzeszę, kończąc tym samym II wojnę światową w Europie. Świat został podzielony na kapitalistyczną strefę zachodnią, gdzie ludzie mogli cieszyć się wolnością, i strefę wschodnią, znajdującą się pod ścisłą kontrolą Związku Radzieckiego, gdzie terror i cenzura były na porządku dziennym. Już w ostatnich tygodniach wojny było jasne, że niedawni sojusznicy nie będą po jej zakończeniu żyć w zgodzie. Były to dwie zupełnie różne wizje świata. Nie było pomiędzy nimi miejsca na kompromis. Jedna chciała zdominować drugą i już wkrótce po II wojnie światowej rozpoczęła się nowa, nietypowa dotąd forma konfliktu – zimna wojna. W trakcie tego okresu, trwającego do 1991 roku, było kilka sytuacji, gdy III wojna światowa wisiała na włosku i wystarczyło niewiele, by świat uległ atomowej zagładzie. Sowieci obrali taktykę rozprzestrzenienia komunizmu na cały świat. W państwach, gdzie władza była niestabilna, wspierali finansowo i dostarczali broń ruchom lewicowym i stricte komunistycznym. Zwiększyli też zbrojenia i prowadzili pracę nad bronią jądrową, którą dotąd posiadały tylko Stany Zjednoczone. Zachód nie mógł pozostać na to obojętny. W 1947 roku prezydent USA Harry Truman ogłosił swój nowy program polityki zagranicznej, który zakładał powstrzymywanie ekspansji komunizmu. Pomiędzy Zachodem i blokiem państw komunistycznych zaczynało dochodzić do coraz większych napięć. W 1949 roku powstało NATO, a w 1955 roku jako odpowiedź na nie Układ Warszawski zdominowany przez Związek Radziecki. W 1949 roku ZSRR przeprowadza pierwszą udaną próbę swojej bomby jądrowej. Staje się tym samym drugim państwem na świecie, które posiada najgroźniejszą istniejącą broń. Wywiad amerykański szacował, że Sowieci będą realnie mogli ją posiąść dopiero w roku 1953. Myli się zatem aż o 4 lata. W 1956 roku na Węgrzech wybucha powstanie. Węgrzy chcą wyzwolić się od komunizmu i utworzyć niepodległe państwo. Ówczesny przywódca ZSRR, pierwszy sekretarz Nikita Chruszczow, wysyła wojska, które krwawo tłumią powstanie. Na świecie wywołuje to olbrzymie oburzenie. Rok później Związek Radziecki wysyła w kosmos Sputnika 1, pierwszego sztucznego satelitę Ziemi, wyprzedzając tym samym Amerykanów w wyścigu w kosmos o rok. W kwietniu 1961 roku lot kosmiczny odbywa pierwszy w historii człowiek, Jurij Gagarin. Stany Zjednoczone są znowu w tyle. A to właśnie już za kilka miesięcy, w tym samym roku, III wojna światowa zawiśnie na włosku. W podzielonym pomiędzy Zachód i Związek Radziecki Berlinie coraz więcej ludzi ucieka na zachodnią stronę. Nie chcą żyć w systemie ucisku. Władze komunistyczne, aby ograniczyć ucieczki, decydują się w końcu na postawienie muru, który przejdzie do historii jako Mur Berliński. Stanie się on symbolem zniewolenia i odgrodzenia świata zachodniego od świata będącego pod butem Związku Radzieckiego. Świata wolności od świata niewoli. W sierpniu 1961 roku rozpoczęła się budowa muru, której pomimo starań USA, Wielkiej Brytanii i Francji nie udało się powstrzymać. 22 października tego samego roku amerykański dyplomata zostaje zatrzymany na przejściu granicznym do wschodniego Berlina. Po wylegitymowaniu zostaje mu odmówiony wstęp do części wschodniej, co jest pogwałceniem wzajemnych umów. Amerykański wojskowy generał Clay rozkazał, żeby następnego dyplomatę eskortował wojskowy konwój. Tym razem nie doszło do zatrzymania, jednak już wkrótce potem zachodni dyplomaci nadal byli zatrzymywani przez wschodnio-berlińskich funkcjonariuszy. Generał Clay zdecydował, że nie może pozostawić sprawy bez reakcji, bo zostanie to odczytane jako słabość. Na punkt graniczny Checkpoint Charlie zostają wysłane amerykańskie czołgi. Sowieci wysyłają w odpowiedzi taką samą liczbę swoich maszyn. Czołgi amerykańskie i radzieckie stoją naprzeciw siebie gotowe do walki. Co prawda po obu stronach zostaje wydany rozkaz, by tylko odpowiadać ogniem w razie ataku. Jednak wystarczyłoby na chwilę komuś puściły nerwy i mogłoby dojść do katastrofy. Amerykańskie M-48 i rosyjskie T-55 stały w ten sposób naprzeciwko siebie przez całe 16 godzin. Była to wielka próba nerwów. Obecny wtedy na miejscu dziennikarz Adam Kellett Long wspominał, że na zawsze zapamięta obraz czarnoskórego żołnierza amerykańskiego, któremu bardzo trzęsły się ręce. W końcu na rozkaz z Waszyngtonu amerykańskie czołgi zostają odwołane. To samo dzieje się z radzieckimi. Amerykanie de facto godzą się ze statusem quo. Prezydent Kennedy komentuje sprawę słowami. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale mur jest o wiele lepszy aniżeli wojna. Nikt wtedy jeszcze nie podejrzewał, że sytuacja z 1961 roku okaże się tylko małym incydentem w stosunku do tego, co wydarzyło się rok później.
1959 roku, po obaleniu popieranego przez USA dyktatora Fulgencio Batisty, władzę na Kubie obejmuje Fidel Castro. Z czasem, wskutek braku możliwości porozumienia się ze Stanami Zjednoczonymi, nowy przywódca Kuby kieruje swój kraj w stronę komunizmu i współpracy z ZSRR. USA nie zamierzało pozwolić, by sojusznik Związku Radzieckiego znajdował się niespełna 90 mil od ich wybrzeży. W roku 1960 prezydent USA Dwight Eisenhower wyraził zgodę na przeprowadzenie przez CIA operacji mającej na celu obalenie Castro. Plan zakładał wyszkolenie, uzbrojenie i wysłanie na wyspę kubańskich emigrantów, by wzniecili tam powstanie. USA oficjalnie nie miało mieć z tą akcją nic wspólnego. Rok później, gdy akcja była już w zasadzie przygotowana, urząd prezydenta objął John Kennedy, który mimo poważnych wątpliwości pod naciskiem doradców wyraził na nią zgodę. Na swoje nieszczęście. Akcja zakończyła się totalnym niepowodzeniem, a Kuba w obawie przed USA jeszcze bardziej oddała się w ramiona ZSRR. Kennedy został uznany przez pierwszego sekretarza partii Nikitę Chruszczowa za słabego i nieudolnego, co tylko ośmieliło komunistycznego przywódcę. Zdecydował się on wykorzystać Kubę, by umocnić pozycję Związku Radzieckiego. Na wyspie miała zostać umieszczona broń nuklearna, która zagrażałaby prawie całemu terytorium USA. Cała akcja miała zostać przeprowadzona w ścisłej tajemnicy. W sierpniu 1962 roku rozpoczęła się operacja Anadyr. Na Kubę zaczęły przybywać transportowce z wojskami rosyjskimi. Przetransportowano 42 tysiące żołnierzy, 3 pułki rakiet o zasięgu do 2,5 tysiąca kilometrów, 42 myśliwce i 42 bombowce. Oficjalnie ogłoszono, że na Kubę jest dostarczana broń defensywna, co było nieprawdą. Rosyjska operacja zaniepokoiła służby USA. Zwiększono obserwacje wyspy. Kluczowe okazały się tutaj loty szpiegowskie nad Kubą samolotami U-2, które mogły dokonywać fotografii z dużej wysokości. 26 sierpnia lot takim samolotem doprowadził do wykrycia na wyspie radzieckich wyrzutni rakiet przeciwlotniczych. Jednak przełomowy okazał się lot z 14 października, który przyniósł fotografię wyrzutni rakiet SS-4 i innych instalowanych systemów rakietowych, które już wkrótce miały osiągnąć gotowość bojową. Rankiem 16 października prezydent Kennedy zostaje poinformowany o wyniku akcji sprzed dwóch dni. Na godzinę 11:45 zostaje zwołane nadzwyczajne posiedzenie jego gabinetu. USA nie zamierzało pozwolić ZSRR wzmocnić swojej pozycji. Rozważane było 5 rozwiązań. Atak powietrzny na bazy rakietowe, atak powietrzny na bazy rakietowe i inne obiekty militarne, inwazja wojsk na Kubę, blokada wyspy, rokowania z ZSRR przy braku innych działań. Zdecydowano się ostatecznie na czwartą opcję, ponieważ nie była zbyt radykalna, a zarazem jasno wyrażała sprzeciw wobec działań Związku Radzieckiego. Kennedy o całej sprawie poinformował naród w orędziu. Armia amerykańska została postawiona w stan podwyższonej gotowości bojowej. 180 okrętów marynarki wojennej otoczyło Kubę. Każdy statek płynący na wyspę miał być zatrzymany i sprawdzony, czy nie przewozi broni, a przede wszystkim rakiet. Gdyby blokada nic nie dała, przygotowywano inwazję, w której miałoby wziąć udział 250 tysięcy żołnierzy. Jednak ten krok wprost oznaczał starcie z wojskami rosyjskimi obecnymi na wyspie, dlatego było ostatecznością. Zdarzyć się mogło wszystko. Chruszczow był nieprzewidywalny, a w stronę Kuby zmierzały radzieckie okręty. Na Kubie nie zaprzestano prac nad montowaniem wyrzutni rakiet, a siły zbrojne ZSRR zostały postawione w stan podwyższonej gotowości bojowej. 24 października kilka radzieckich jednostek morskich zostało zatrzymane przez blokadę. Rosło napięcie. Nie udało się wypracować porozumienia, wobec czego strona amerykańska zaczęła większe przygotowania do inwazji. Kennedy otrzymał jednak list od Chruszczowa, którego ton rodził nadzieję na uzyskanie porozumienia. Następny list proponował wycofanie rakiet z Kuby w zamian za zdjęcie blokady i wycofanie amerykańskich rakiet z Turcji. I gdy pojawiła się wreszcie nadzieja na zakończenie kryzysu, stało się coś, co jeszcze bardziej go zaogniło. 27 października przelatujący nad Kubą amerykański samolot szpiegowski został zestrzelony. Pilotujący go major Rudolf Anderson poniósł śmierć. Amerykańscy wojskowi domagali się, by natychmiast rozpocząć atak na wyspę. Mimo mocnych nacisków ze strony doradców, Kennedy postanowił jeszcze raz spróbować uzyskać porozumienie. Wysłał list, w którym proponował, że USA nie zaatakuje wyspy, jeżeli Związek Radziecki wycofa z niej rakiety pod kontrolą ONZ. Zostało postawione także ultimatum, że jeżeli do 28 października Rosjanie nie zdecydują się na wycofanie rakiet z Kuby, Stany Zjednoczone zaatakują wyspę. W oczekiwaniu na odpowiedź siły amerykańskie przygotowywały się do inwazji. I właśnie rankiem 28 października przyszła odpowiedź z Moskwy. Rosjanie zgodzili się na warunki Kennedy'ego.
Świat, który nigdy wcześniej i nigdy później nie był tak blisko wojny jądrowej, mógł odetchnąć. Później także zdarzały się bardzo niebezpieczne sytuacje, które mogły doprowadzić do wojny. 26 sierpnia 1983 roku fałszywy alarm w rosyjskim podziemnym centrum sterowania Sierpuchow-15 mógł doprowadzić do katastrofy. Tylko opanowanie rosyjskiego oficera zapobiegło tragedii. Także już po zimnej wojnie w 1995 roku norweska rakieta badawcza zaalarmowała Rosjan i przez moment było bardzo blisko Armagedonu. Na szczęście jednak nikt dotąd nie odważył się jeszcze od czasów II wojny światowej użyć broni jądrowej w działaniach zbrojnych. I oby zawsze brakowało takiej odwagi.